Cześć, witamy Cześć. Was bardzo serdecznie w nowym vlogu podróżniczym. Wreszcie, bo jak mówiłam ostatnio, pojawia się mało filmów, dlatego że jestem często na wyjazdach, a z tego względu, że jestem na wyjeździe dzisiaj z Mają, to vlog powstaje bardzo naturalnie. Także zapraszamy was na prawdopodobnie serię filmów podróżniczych, bo możliwe, że będziemy nagrywać dużo. A dokąd jedziemy? Uwaga, uwaga, Berlin, Praga, Wiedeń. Możliwe, że podzielimy te filmy i będą trzy oddzielne vlogi, natomiast będziemy też oczywiście czytać. Ja w ogóle jestem bardzo komfortowa w sytuacji, dlatego że mam czytnik, więc w ogóle na chwilę obecną w ogóle myślałam, że będzie tak, że będę zaczynała tutaj nową książkę i będę wam mówiła jakby stricte o nowej książce właśnie w tym jednym vlogu z Berlina, ale to nie wyszło, dlatego że skończyłam jedną książkę wcześniej i musiałam zacząć jakby w sensie w sobotę już kolejną książkę, a myślałam, że ją będę czytała do niedzieli, do wtoraj. I czytam obecnie Mchy i paprocie będą naszym grobem i zostało mi około 90 stron. W ogóle myślałam, że ta książka ma mniej stron i myślałam, że właśnie ją skończę i będę mogła zacząć nową. Okazuje się, że ma 100 stron więcej niż myślałam. Ale no cóż. Ale tak. Pocieszę cię, ja też myślałam, że zdążę w tym tygodniu przeczytać testament, a nie skończyłam go jeszcze. Więc, znaczy ja tak mam jedną do przodu, co nie? Jakby. Ale no dobra. W każdym razie będziemy wam pokazywać dużo przebitek i mówić też o książkach. My mamy pociąg za 20 minut i kierunek, tak naprawdę najpierw przesiadka w Kutnie, ale jakby kierunek Niemcy. Trzymajcie za nas kciuki, żeby wszystko było dobrze. Mamy trochę obsługę czasową, ale jesteśmy na naszym pierwszym jedzeniu. Oczywiście najważniejszy punkt podróży tego wyjazdu. Wygląda bardzo dobrze, więc zabieramy się za jedzeniem. Życzę nam smacznego! Maja, jak odczucia pierwsze? Bardzo mi się podoba. Od razu powiem tak, jestem usatysfakcjonowana. Bardzo dobrze, że tu przyszłyśmy. Cześć, a więc witam się z wami w pierwszym update czytelniczym w tym vlogu, który powstaje, tak jak możecie zauważyć, w moim domu. I gdybyście zastanawiali się, jaką mamy dzisiaj datę, no to jest to około 2 tygodnie po tym, jak faktycznie byłyśmy z Mają w Berlinie. Ale wiecie, jak to jest na wyjazdach. Co prawda, czytałyśmy całkiem sporo, natomiast update czytelniczy powstał tylko jeden. Niestety w kawiarni, w której było bardzo głośno, nie spodziewałam się, że na filmie będzie to aż tak bardzo słychać. Dlatego przychodzę na spokojnie z update'em czytelniczym teraz, jeśli chodzi o rozkład jazdy, rozkład filmów, rozkład książek w tych też vlogach, to niestety w Pradze oraz w Wiedniu nagrywałam najmniej, a to Berlin podobał mi się najmniej, więc trochę ten rozkład nie do końca gdzieś tam mnie satysfakcjonuje na chwilę obecną, no ale właśnie skupiłam się chyba bardziej po prostu na przeżywaniu chwili i gdzieś tam za tą kamerę nie łapałam aż tak często. W związku z tym vlog z Pragi oraz z Wiednia będzie połączony i będzie to druga część
że tak powiem, tych podróżniczych filmów i to zobaczycie, mam nadzieję, na kanale gdzieś tam za tydzień około. Jeśli chodzi o to właśnie, jak będę Wam teraz mówić o książkach, to teraz powiem Wam o książce, którą skończyłam w pociągu do Berlina. Pokazywałam Wam ją na przebitkach, mówiłam też w rozpoczęciu, więc tam mogliście gdzieś tam zobaczyć, o czym będę teraz mówić. O tej też właśnie książce zrobiłam tą recenzję, że tak powiem, w momencie właśnie w Berlinie, no ale ten film niestety poszedł do kosza. A pod koniec tego filmu opowiem Wam o książce, którą w Berlinie kupiłam i którą w Berlinie zaczęłam czytać, to się nigdy nie dzieje, jakby jestem taka z siebie dumna, że czytałam książkę, którą kupiłam na wyjeździe. Nevermind, powiem Wam o jej fabule, natomiast o jej, moją recenzję dostaniecie w kolejnym filmie, właśnie w tym z Pragi oraz z Wiednia. Także tak gdzieś to się prezentuje, więc przejdę teraz do książki, o której chciałam Wam teraz opowiedzieć, czyli o pozycji Hani Czaban, Mchy i paprocie będą naszym grobem. I w ogóle jest to książka, której gdzieś tam ja w ogóle nie planowałam czytać, dlatego że pewnie jeśli obiło Wam się gdzieś ona o oczy, o uszy, to jest ona reklamowana jako coś podobnego do książek Marty Bijan. Nawet Marta Bijan ma tam swojego blerba, czy tam coś tam na okładce. Ja tej książki nie mam fizycznie, więc tego nie wiem, ale znaczy w sensie nie mogę tego Wam pokazać ani sprawdzić teraz, ale ona jest polecana przez samą Martę Bijan, a jak wiecie, mi te książki młodzieżowe tej też autorki nie do końca przypadły do gustu. Niemniej opinia Zuzy Zakrzążkowanej właśnie o pozycji Hani Czaban i jej najnowszej książki bardzo gdzieś mnie zachęciła, dlatego że Zuza zwracała tam bardzo dużą uwagę na warstwę językową oraz atmosferę w tej książce. No i to sprawiło, że właśnie zdecydowałam się sięgnąć po ten też tytuł. Zacznę od fabuły, żeby Wam powiedzieć w ogóle, o czym ta książka jest. A więc mamy tutaj dwie bohaterki. Oczywiście nie przypomniałam sobie ich imion, także I'm so sorry. No i też już moja pamięć co do imion, no nie pamiętam, jak one się nazywały. Nieistotne. Mamy dwie bohaterki, które mają tam około 23 lata, coś takiego. One przez pewien czas w sumie nie miały ze sobą kontaktu, natomiast jedna pisze do drugiej, że słuchaj, będzie koncert naszego ulubionego zespołu, który w ogóle przez kilka lat jakby nie udzielał się publicznie, nic nowego ta grupa artystów nie wypuszczała, no a teraz właśnie mają oni po latach powrócić na pewnym takim festiwalu, no i te dziewczyny decydują się tam wspólnie pojechać. Niemniej jednak do tego też koncertu nie dochodzi, dlatego że przed tym koncertem ginie wokalista tego zespołu, a co ciekawe, właśnie te 5 lat temu, kiedy dziewczyny, czy ja Wam powiedziałam to, w każdym razie te dziewczyny już kiedyś miały być na koncercie tego też zespołu, dokładnie w tym samym miejscu, też na takim festiwalu. No i sytuacja wtedy wyglądała tak samo, dlatego że również jeden z artystów stracił wtedy życie w takich dosyć nie do końca wiadomych okolicznościach, tak samo jak miało to miejsce teraz, więc sytuacja powtarza się, znowu do tego koncertu nie dochodzi, więc no dramatycznie gdzieś to się nam prezentuje. No i co istotne, wiemy, że dowiadujemy się, że właśnie tak naprawdę nasza główna bohaterka, dlatego że z początku są one właśnie dwie, natomiast po bardzo szybkim czasie okazuje się, że to jedna z nich tak naprawdę jest naszą narratorką i na niej się tak naprawdę skupiamy, może mogę powiedzieć tylko i wyłącznie w sumie. No, że ona miała pewną relację z tym chłopakiem, który teoretycznie zginął, tylko właśnie, czy on zginął? O co chodzi? No bo w jaki sposób ona się z nim spotkała przed tym teraz koncertem, w sensie w rzeczywistości obecnej, spotkała się z nim, a według mediów było to po godzinie jego zgonu. Więc czy nazwa zespołu Duchy jest tutaj przypadkowa? Także tyle, jeśli chodzi o fabułę, nie chcę Wam więcej zdradzać i do tego momentu książka mi się bardzo podobała, dlatego że do tego momentu właśnie kiedy poznawaliśmy tą historię przeszłą oraz jakoś tak właśnie gdzieś tam z początku, ta książka mam wrażenie, że jest taka bardziej wolna i to atmosfera i właśnie warstwa językowa grają tutaj największe skrzypce, jeśli mogę tak powiedzieć, wiecie o co mi chodzi, dlatego że język Hani Czaban jest absolutnie piękny, bardzo poetycki i ta książka jest też taka trochę melancholijna, ale przede wszystkim ta atmosfera takiego właśnie, bo to jest też takie w ogóle bardzo małe
takiej trochę dziczy położone w ogóle to miejsce tego festiwalu. Czujemy właśnie taki trochę niepokój, ale przede wszystkim balansujemy w tej książce na granicy jawy oraz snu, co ja personalnie bardzo lubię, więc uważam też, że Hania Czaban naprawdę genialnie się sprawdziła właśnie w, że tak powiem, tym aspekcie w tej książce. Zostało naprawdę bardzo tak... z dużą precyzją i naprawdę w taki, no nie chcę powtarzać piękny sposób, ale naprawdę taki po prostu on był, więc no ja rozpływałam się nad językiem, natomiast właśnie gdzieś do połowy, natomiast później ta książka w moich oczach, no po prostu staje się właśnie taką typową młodzieżówką z irytującą główną bohaterką, dlatego że nie powiedziałam wam tego, no ale właśnie oni mieli się spotkać, w sensie ona i ten chłopak, który zginął. No jak możemy się domyślać, oni mieli gdzieś ze sobą pewnego rodzaju relację, trochę bardziej lub mniej romantyczną. Na pewno z jej strony gdzieś tam ona była w nim bez pamięci zakochana, tylko że trochę tego, nie to, że tego nie rozumiem, bo jakby okej, to była jej pierwsza miłość, tam miała 18 lat i w ogóle. Natomiast na chwilę obecną ona ma lat 23, a zachowuje się, no, jak taka gówniara trochę, więc to mi się tutaj trochę nie podobało. No i właśnie ta książka w tamtym momencie mam wrażenie, że straciła już ten swój język, albo nie było go gdzieś aż tak dużo, tylko bardziej skupiliśmy się na takich blokach tekstu, gdzie mieliśmy taką akcję i właśnie dowiadywanie się gdzieś trochę, co się wydarzyło, dlaczego. I ta książka stała się takim trochę akcyjniakiem, czego ja personalnie no, nie za bardzo lubię. Także no, finalnie nie staram się wielką fanką, nie jest też jakieś wielkie rozczarowanie, dlatego że z drugiej strony w sumie tego oczekiwałam dokładnie i to dostałam, więc pod tym kątem gdzieś tam się, czuję się usatysfakcjonowana. Niemniej jednak nie będzie to raczej coś, co zapadnie mi bardzo mocno w pamięć, jeśli Marta Bijan, Boże, nie Marta Bijan, tylko Hania Czaban zdecydowałaby się na wypuszczenie czegoś jak Marta Bijan, jeśli chodzi o Melodię Mgieł Dziennych, gdzie jest to stricte literatura piękna w takim poetyckim właśnie melancholijnym wydźwięku, to byłabym bardzo zainteresowana, także puszczam oczko tutaj do Hani, wtedy no, bardzo chciałabym coś takiego przeczytać. Natomiast ta młodzieżówka, ten taki, mówię, romantyczny aspekt i no mówię, rozwiązywanie tej zagadki, to już nie było do końca coś, co gdzieś by mnie bardzo interesowało. Także tak się prezentuje moja opinia. No i cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi właśnie o ten update czytelniczy. Zaraz zobaczymy się w kolejnym, który wydaje mi się, że będzie też zakończeniem tego filmu, gdzie opowiem wam już, tak jak powiedziałam wcześniej, o tej jednej książce z Berlina. Także miłego dalszego oglądania, przebitek z naszego wyjazdu. Słyszymy się już za chwilę. Hejka, witamy was dnia drugiego. Także co prawda wczoraj po tym wieczorem już tak dużo nie nagrywałyśmy, ale były, w sensie najgorzej się nagrywałyśmy dużo właśnie w tej księgarni, ale też było już późno. W ogóle dotarłyśmy do naszego hostelu o godzinie 22. Never mind. W każdym razie kupiłyśmy po książce, co wam pokażemy i dzisiaj też tam idziemy. Po prostu to jest taki raj. Naprawdę. Po prostu to jest... Ja napisałam, że jestem... Nie mam słów, nie mam słów jakby po prostu. Ja zostałam kupiona, Maja w sumie również. Pokażę wam potem, co kupiłyśmy i zrobimy wam możliwe, zaraz gdzieś, jak usiądziemy, bo dzisiaj mamy taki luźniejszy dzień, idziemy sobie teraz na śniadanie i potem po prostu będziemy szły do centrum, chcemy iść na Wyspę Muzeów i tak bardziej na chillu, do tej księgarni i tak dalej. I jak sobie usiądziemy gdzieś tak właśnie na spokojnie, to ja bym wam zrobiła update czytelniczy co do książki, którą wczoraj w pociągu skończyłam, czyli Mchy i paprocie będą naszym grobem. Nie Marty Bijan, tylko tam Hani Czaban. I pokażę wam także też książkę, którą sobie kupiłam. A my teraz idziemy na śniadanie, też jak widzicie przeżyłyśmy. Mamy super fajne dziewczyny w hostelu, bośmy w hostelu sześcioosobowym, więc mamy dwie dziewczyny w naszym wieku z Włoch, nie, rok młodsze. I dwie dziewczyny z Hiszpanii, nie wiem w sumie ile mają lat, ale wyglądają też tak jakby miały mniej więcej tyle lat co my, więc jakby jest bardzo spoko.
się odwrócili na Krzysia. Proszę, że ci przerwałam, że musiałam to powiedzieć. Witamy z naszymi burgerami. Bardzo polecamy przyjść sobie koło Wyspy Muzeów. Wszyscy tutaj siedzą i jedzą wieczorem. Ma bardzo fajny vibe i bardzo ładne widoczki. Polecamy. A więc przyszła pora na zakończenie połączone z fabułą książki zakupionej właśnie w Berlinie, w Dussmann das Kulturhaus. To było miejsce po prostu marzenie, jakby gdyby ktoś dał mi nieograniczony budżet, to myślę, że on i tak by się tam, nie wiem, nie skończył. Wiem, że nieograniczony to znaczy, że mogę wydać ile chcę. Ale to miejsce po prostu było niesamowite. Także tam kupiłam właśnie jedną książkę, którą zdecydowałam, że od razu zacznę czytać, dlatego że często tak mam, że kupuję coś i potem to leży na półce nieruszone albo nieruszone przez długi czas, dlatego tutaj stwierdziłam, że nie, biorę się za tą książkę. Jeśli chodzi o to, co kupiłam, no to widzieliście to już na przebitkach i jest to pozycja Desatzma Complex Boba Mortimera. Swoją drogą dostępna po polsku. Ta książka wyszła u nas miesiąc temu. Została wydana przez 2 miesiące temu, bo jakoś na początku lipca, przez wydawnictwo Świat Książki. Natomiast promocja tej książki do mnie nie dotarła, nie wiem, czy ona w ogóle istniała. Natomiast ja w ogóle nie miałam pojęcia, że ona wyszła, więc no niestety przepłaciłam, bo wiadomo jak to jest z książkami po angielsku, ale przynajmniej podszlifowałam swój język. W ogóle mam nadzieję, mam wrażenie, że strasznie krzyczę. Już kończę krzyczeć. Także tak. Jeśli chodzi o fabułę tej książki, to mamy tutaj głównego bohatera. On się nazywa Gary. Jak dobrze, że mogę sobie przypomnieć jego imię, bo oczywiście normalnie bym nie pamiętała. Więc mamy tutaj Garego, który jest takim człowiekiem w ogóle bez ambicji, bez jakiegoś takiego wyższego celu. On gdzieś babra się w takiej swojej nie do końca dobrze płatnej pracy. On jest, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, bo on jest takim księgowym, ale na takim dosyć niskim szczeblu, zajmuje się gdzieś tam finansami. Natomiast miał możliwość w przyszłości na jakiś awans, ale w sumie to nie za bardzo mu się chciało w to iść. I w sumie to mu jest dobrze, tak jak sobie żyje w jakimś małym, zgniłym mieszkanku. Chodzi codziennie w tym samym garniturze, ludzie się śmieją, że wygląda po prostu jak sprzedawca dywanów, co mnie jakoś tak, nie wiem, bardzo rozbawiło. No i mamy tego właśnie bohatera, tak? On ma około 30 paru lat. Mieszka też w ogóle, mówię, w takiej klitce, ale przynajmniej ma tam pewną sąsiadkę, bardzo taką specyficzną, starszą kobietę z psem, która gdzieś tam była swego czasu tą, coś tam powiązane z IT, ma jakieś tam zdolności informatyczne. W każdym razie nasz główny bohater pewnego dnia nie za bardzo mu się chce, no bo mówię, jest on taką trochę kluchą, wychodzi do pubu spotkać się ze swoim kolegą z pracy, Brendanem. Niemniej jednak on gdzieś tam nie za bardzo pała jakąś sympatią do tego kolegi i nie chce mu się z nim spędzać czasu. Natomiast są oni właśnie wspólnie w tym też barze. Też wiemy, że ten Brendan gdzieś tam pomógł naszemu głównemu bohaterowi w pracy w przeszłości. Czy legalnie, czy nie, do końca jakieś finansowe rzeczy to już zostawiam waszej uwadze, waszej lekturze. Natomiast w każdym razie to spotkanie dosyć szybko dobiega końca, dlatego że Brendan dostaje telefon gdzieś tam z pracy, musi wyjść szybko. No a Gary pozostaje gdzieś tam w tym pubie
i rzuca mu się w oczy pewna dziewczyna, zaczyna z nią gdzieś wchodzić w jakiś dialog, w jakąś konwersację, jest ona taka trochę skryta, tajemnicza, gdzieś tam interesuje naszego głównego bohatera, ale ona również dosyć szybko ten pub opuszcza i jedyne co po sobie pozostawia to książkę o tytule The Satsuma Complex. No i nasz główny bohater jest na tyle gdzieś tam oczarowany, zainteresowany tą dziewczyną, której zresztą imienia w ogóle nawet nie poznał. Jedyne co gdzieś właśnie o niej wie, to, że czytała tą książkę oraz że przyjechała na takim trochę rozklekotanym rowerze i mniej więcej wie, gdzie mieszka. No i postanawia, że to będzie taki pretekst, aby tą książkę, aby się z nią spotkać i przy okazji oddać jej tą książkę. Zaczyna się gdzieś tam nią fascynować, ale czy to jest jakaś taka obsesja? To nie jest do końca, moim zdaniem, książka o obsesji, ale o tym już będę mówiła właśnie, nie wiem, w tym kolejnym, w kolejnym filmie, w kolejnym update'cie. W każdym razie, no on stara się usilnie gdzieś tam wejść z nią w jakąś relację, znaleźć ją po prostu. A co ciekawe, kolejnego dnia przychodzi do niego dwójka śledczych, żeby poinformować go o tym, że ten mężczyzna, z którym wczoraj widział się właśnie w tym pubie, nie żyje. Został zamordowany w jakichś dziwnych okolicznościach. I na tym skończę, dlatego że ten właśnie wątek z tymi śledczymi jest bardzo ciekawy, ale no do tego przejdziemy właśnie w kolejnym filmie i na tym urwę. Jakoś tak dosyć długo mówiłam o tej fabule, ale w sumie dosyć dużo się tutaj dzieje. Niemniej jednak nie zdradzam więcej i to będzie taki trochę cliffhanger do tego, aby zachęcić Was do obejrzenia kolejnego filmu, który mam nadzieję, że będzie w miarę okej, dlatego że mówię, tam nie nagrywałam jakoś mega dużo, w ogóle tam nie ma w ogóle mnie na tych filmach, bo jakoś też byłam z małym, a moja mnie nie nagrywała za bardzo. Ale tak, także mówię. Tyle jeśli chodzi o tą książkę. Mogę Wam już właśnie powiedzieć, że ona jest dostępna u nas w Polsce, także jeśli sam mój gdzieś tam zarys fabuły Was zainteresował, to możecie sobie ją sprawdzić. Także to by było już na tyle. Zachęcam Was serdecznie do obejrzenia kolejnego filmu, który w sumie nawet nie wiem, czy będzie fajny, bo ja nawet nie wiem, jakie mam te przebitki z tych. Ja w ogóle tego już nie oglądałam, ale mam nadzieję, że uda mi się gdzieś tam skleić coś interesującego. A Praga i Wiedeń to były miasta, które mówię, jeszcze bardziej mi się podobały, dużo bardziej niż Berlin. Najbardziej podoba mi się Praga, a mam z niej w ogóle najmniej przebitek. Także no, I'm so sorry. Ale jakoś tak to wyszło. Także dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że taka forma filmu gdzieś tam chociaż trochę przypada Wam do gustu. Jest na pewno coś innego. Ale no, wyszło jak wyszło. Wyjazdy, mówię, rządzą się swoimi prawami. Nie powtarzam się, nie rozgaduję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!